video analysis is very important for a game because then you can see what was wrong and what did you play bad, what did you play good, and also it's important that you analyze the tactic, how the other players played against you. And during my career, I watch a lot of videos and I analyze a lot of opponents, and this helped me a lot. Also, the mental training and preparation for every match is also for me very important. I had a special exercise for relaxing before the match. I have a special mental training, what I listen before every important match. And I think sports is so difficult now that you have to be really good in all aspects. That means you have to be physically, you have to be technically and also mentally very strong. Video analyzing is very important for each sportsman, I think, especially in table tennis. You can on one hand see your mistakes, where you can improve your game. On the other hand, you can learn many things about your opponent or opponents. You can see the weak sides of the players you play against. So I think also Chinese players do that, also best Europeans used to do that, and I think it's important, as I said before. And preparation before game, I try to find a quiet place, I don't know, just to concentrate on the next game and to be fully prepared for the opponent, and just to have one thing on my mind is the next game. Sometimes, I don't know, when I'm really disappointed, I just try to forget it, and it takes a while since I see the game, but usually I do that. Yeah. Chodzi o media i o analizę wideo, to wykorzystuję ją dość regularnie, ale nie zawsze. Gram bardzo dużo gier w czasie sezonu i dlatego czasami zapominam, jakie niuanse decydowały o wygraniu lub przegraniu mojej gry z danym zawodnikiem, i wtedy lubię wrócić czasami do analizy wideo i wtedy oglądam, jak dany zawodnik serwuje, jakie błędy popełniałem, gdzie, w które miejsca stołu mniej więcej atakuje, i to daje mi taką pewność przed następną grą, że jestem przygotowany. Po przegranych grach, jeżeli przeanalizowałem tą grę, później potrafiłem wynaleźć jakiś sposób na to, żeby tego zawodnika po raz drugi ograć. Do tego prowadzę dzienniczek zawodniczy, gdzie opisuję moje gry z zawodnikami, właśnie co przynosiło mi punkty. Muzykę wykorzystuję do relaksu, który robię często w domu przed meczami, już na samej sali mniej, nie jestem typem, który słucha muzyki przed samą grą. Media mogą być na pewno bardzo pomocne w tym, aby utrwalić po prostu sobie taktykę na pewnych zawodników. Ja jestem już na tyle rozwiniętym zawodnikiem, że ciężko już zmienić pewne rzeczy w mojej technice. W czasie oglądania wideo bardziej zwracam uwagę na moje nogi, jak się poruszam, jak dochodzę do piłek, i tutaj w tej kwestii można też szybciej coś poprawić. Tenisowy jest grą błędów i kto po prostu popełnia mniej takich małych błędów, na koniec najczęściej odchodzi od stołu jako zwycięzca.